W dzisiejszym odcinku przygotowaliśmy fontannę z czekoladą i będziemy losować najdziwniejsze połączenia, ponieważ będziemy maczać rzeczy od dobrych, takie jak pianki po ogórki kiszone w czekoladę. Nie! Ogórki? Zapomniałeś, że to jest jego największy wróg? To jest ogórki jego kiszone. Największa słabość. Ogórki kiszone. On jak ten, jak Superman na... Jak na kryptonit. Kryptonit. To nie ogórek! Odpalam, odpalam naszą piękną... Ej, dobra, bardzo ładnie to wygląda, ale zobaczymy, czy tak samo dobrze będzie smakowało. Więc widzowie, zobaczcie, tutaj jest czerwona koperta. Nie bez powodu, ponieważ jest na niej subskrypcja. Więc kliknijcie w taką samą pod tym filmem, bo chcemy wbić bardzo milion subów. Założyliśmy się o 10 tysięcy złotych z fejrautem, czy wbijemy milion do końca tego roku, czy nie. To jest prawda, a Grzesiu widzę, jak się świecą oczy. Spojrzał na sekundę tylko na ten. Na czekoladę. Na czekoladę i widziałem, jak się zaświeciło. Oj, od razu. Myślę, że wszystko ci będzie smakować. Ale to co? W sensie robimy tak, nie, że sami. Ale stary, ta koperta, tam był los. A, dobra, sorry, nie strzelę. Co masz? Jabłko, czyli ja mam dobre. No nie, to dla mnie wylosowałeś. Czy dla siebie? Dla siebie. Uwaga. Ty niebieskie, to ja wezmę skoro tak żółte. Nie, serio, ogórek kiszony. Nie wierzę. Ej, nie. Moje ulubione, cytryna. Let's Ej, go. Dobra, bardzo fajna runda nam się trafiła. Poprosimy o jedzonko. Ej, dobra, let's go, ale przydałyby się jeszcze jakieś pałeczki w sumie. Czemu nie dostaliśmy pałeczki? Przepraszam, pałeczki. Ogóreczek. Oj, jaki szybciutki żwawek, chcę spróbować. Szybki ogórek. Chcę zakisić ogóra, nie, bardzo ja dobrze. Myślę, że to będzie mega dobre. Nie. Nie? O, patrzcie co mam. Ale zobaczmy, czy to jest dobre. Uwaga. Z samej góry. Namoczę sobie na samej górze. O, tak. Nie, utonęła szybko! Game Boy! Dawaj, Titanic! O nie! Nie mam jak! No, jabłko, nice! Ej, dobra, nie, uwaga! Jabłko będzie zarąbiste i chcę je całe pokryć czekoladą. I tak, żeby trochę to zaschło. I żeby dobra, trudno, wiecie, będę brudny w tej rundzie po prostu. No ile tej czekolady bierzesz na to jabłko? Nie starczy dla mnie później. Ale dobra czekolada. Starej marki Asha. A, mogę nad tobą utrzymać, tak? No kurde! Już masz przecież uwalone ręce, no, to no, dobra, nic nie zmienia. Czekolada marki Achon, stary. Nie jest. Najlepsza. Nie jest. To jest czekolada, którą my sami robiliśmy w ogóle. Robuj. O, dziękuję. Cały? Jezu, tak ładny. No nie. Nic nie zostawił dla kumpli. Nic. Jest. Nie wiem, na następnej rundy, żeby tak nie jeść. Masz. Bo to dosyć obrzydliwie wygląda. Przejdź się ogórkiem. Nie, nie, sobie. Nie, nie, spróbuj. Ja cytryny. Uwaga. Zajebiste. Dobre jest. Bardzo dobre. Tak jest. Bardzo dobre. Jest słodycz zamieniający się w kwasek. Super, mi pasuje jakby, nie? Jakby była taka czekolada sprzedana, to mi kupował. Czyli Despacito, bardzo dobrze. To co, może druga rundka? Tym razem ja sobie wezmę niebieską kopertę. No tak, bo skoro... No tak, to ja tym razem wezmę sobie żółtą. Skoro zła rzecz wyszła już z koperty niebieskiej, to już zostały same dobre. O nie, ryba w czekoladzie, to jest najgorsze, co można jeść. Dobra, to ja biorę czerwone. Trochę mi się to nie podoba. Truskawka! Puuu! Truskawka z czekoladą? Co? To jest owoc. Co? Wariował. Co Danon? Nie ma truskawki. Co Danon? Nie ma, bo nie było truskawek. A jest zasada, że jak się już nie było w sklepie, to je też sardynki, tak? Na co zmieniłeś, Danon? Skoro tak. Bo chcę wiedzieć, czy mam przewalone. No, git, pasuje mi. Dobra, serio? Ej, chłopaki, spójrzcie na to. Nie. Papryczki habanero. One są bardzo ostre. Ogólnie nie wiem, jak to się dzieje, ale mamy niby najostrzejszy sos z papryczki Carolina Reaper, a w rzeczywistości habanero są dużo ostrzejsze niż ten sos, prawda? Ja nie wiem, stary, nie znam się na ostrościach. Więc... Pytanie jest jedno. Czy ty będziesz jadł całą puszkę sardynek? No. Myślę, że tak, myślę, że musi, nie? Tak, trzeba zjadać w całości wszystko. Tak. Co jest? Idź to a nie zjadłeś tego z czekoladą? Idź to Ej, oni nie wytrzymują, a ja mam to zjeść. Stary, ja, jak mi kiedyś kot... Ulala, a patrzcie na to. Grzesiek, zobaczmy. Jest jedna sprawa. Ej, stary, mi jak kot huchał kiedyś do nosa, to tak samo jak to śmierdziało. I jak? Dobre? Dobrze. Nie wierzę w to, nie wierzę. On to gada tylko tak, żeby... Ja się zżygam zaraz. Dobra, dobra. Grzesiek, to jest sprawa. No. Ja nienawidzę winogron, zamienisz się. No! Oczywiście, że tak. Co? Serio? Co? Serio? To jest naprawdę bardzo ostre źle. Ale możesz sobie zajść sardyneczkami. Czemu to zrobiłeś? Ej, naprawdę Zipek tak winogron nie lubi? Nie, po prostu cię uratował. Serio? Nie chcę ci mówić, no. Zipek, nie powinienem się śmiać, bo mnie uratowałeś, stary przyjaciel mój. Mogę czy nie? Boże. No napisz się spontanicznie. Jezus.
Ej, dobra, a teraz kto spróbuje języka Zipka w czekoladzie? Może ty, Grzesio. Grzesio jeszcze ma winogrono swoje do zjedzenia. Zipek też mam w ręku. Przerąbany masz, Grzesiu. O nie, nie, winogrona nie. Nie! Ej, a można tylko jedno, czy mogę sobie więcej zjeść? Możesz wszystko zjeść. Tak? Nie. Ale super. Bardzo to okazało się dobre. Najgorzej byś miał z pudełkiem. No jeszcze jakbym zaostrzył... Zrobię. O, troszkę. Sobie zjem. Zaostrzona sardyneczka. Co jest? To będzie pyszne. To będzie przepyszne, chłopaki. Sardyneczka ja się z papryczką w czekoladzie. Zaraz. Ja się zaraz zżygam, naprawdę. Ja nie oddaję swojego mleka, żeby nie było. Czemu? A bo tak ostro ci. No, bardzo dobra też ta papryczka z czekoladą była. Ale ogólnie rybka najbardziej ostro w ogóle. Oj! O nie, wpadła ryba tutaj! No nie! O nie! Pałeczkami trzeba szybko wyjąć. Teraz powiedz, czy poczułeś już trochę tą papryczkę? Nie, on nie poczuł, bo patrz, nasionek nie spróbował. Zipek też nie zjadł. Nie. Stary, rozgryzłem ze 4 nasionka co najmniej. Gryzło ten, chrupało mi. To spróbuj bez nasionek, Grzesiu, w takim razie. Dawaj. Jeżeli jesteś taki pewny siebie. Tyle co ty. Po co? No? Po z czekoladą. No, dawaj. Nie warto, dawaj. Nie warto, mówię wam. Dawaj. Ciekawe, czy to za... No, w sumie taka ilość, to jest ciekawe. Ciekawy eksperyment. Uwaga! 3, 2, 1... Specjalnie nie robiłem miny i mówiłem, że to nie ostre, że on to zjadł. To shit! Podoba mi się ten odcinek. Ej, ale jakie to jest ostre, myślałem, że to nasiona same. O elu! Następną rzecz wylosujmy może. Let's go! Ja teraz biorę żółtą kopertę, myślę, że to będzie bardzo dobra. Co jest? Czosnek? A ja mam dzisiaj randkę! Bardzo dobrze, serio? Bardzo dobrze. Tak, nareszcie coś. Zabieram dziewczynę na kolację. Nie, to lubisz. W sensie... Czosnek? Bardzo lubię czosnek. Panowie, mam dla was mega dobrą wiadomość. Spójrzcie tam, co tam jest. Co to jest na obrazku? Chipsy Mr. G. Czekoladowe! Chipsy czekoladowe będę miał! Wątpię, nie ma takich. Czemu? W sensie były kiedyś, ale teraz znowu nie ma sklepa. Zimek banana! Banana! Najlepsze, co może być! Banana! Dobra, ja mam czosnek i ja właśnie mam, sobie ja mam go banana. Obieram. O, banana. Jak sobie go właśnie obieram? Jak masz radę Zipek to zjeść? Chipsy! A obrałeś? Uwaga! Patrzcie! Dobre! Smacznego? No. Ej, dobra. Czosnek, zobaczymy jak smakuje w czekoladzie. Cały ząbek czosnku na raz. Jaki to jest dobre. Ernest jest robotowy. Stary, to jest tak pyszne. Wszystko jesz, stary, wszystko jesz. To jest tak pyszne, że aż mam ochotę robić tak. Jeśli tak mi się okazało, że... Ej, w ogóle czosnek w czekoladzie, zajebisty. Serio? Czosnek chyba drugi, no. Ale chips też jest bardzo dobry. Wiesz? Dobra. Ej, ale faktycznie jest trochę ostry czosnek sam. No, no. No, a jak to masz czekoladę, to powiedz sobie, jaki jest bez czekolady. Ale zjadłem też cały ząbek, a najpierw no. Tak zjadasz czekoladę. No, ostry, jak papryczka habanero. Nie. Tylko, że nie ma pestek, więc jest trochę lepiej. No jak nie, to cała jest pestka. O! Pestka czosnkowca to ja jest. Mogę też spróbować? No. A z czekoladą, czy ale bez? Ciebie mocno pierdyknie, stary. No wiem. Wiesz, że Grzesiowi bardzo posmakowało to ogólnie. Ty, podwójna... Pod ej, bo ty zrozumiałem teraz, że ty robisz te chipsy, które tutaj są. No. A myślałem, że chodzi o to, że on je dostanie i będzie jadł chipsy czekoladowe w czekoladzie. Nie. No, się uwaliłem. Patrz na Zipka, Grzesiu, nigdy nie widziałeś takiej reakcji człowieka. A to po czasie zaczyna działać? Tak, teraz normalny, powinno. Normalny australopitek w swoich warunkach życiowych. Wsiekło, nie? Mhm. Teraz. Mhm. No, dopiero po 5 sekundach sieka. Mhm. O, kurwa. Ej, to jest mocniej jeszcze przez sekundę. To jest jakby cię żądla już. Żądla pszczoliłaby cię, stary. Albo łosi, albo nawet łosiła, stary. Jakby ci igłę ktoś bił, nie? Tak, ale tak przez chwilę, tak. Ale patrząc na Zipka, to ja tego małego. Dobra. Ale on ma... Ja też jestem ciekawy reakcji. Ej, Grzesia, ten chips Grzesia to zajebisty z czekoladą. Ja mogę ci nawet śpiewać. To jest Albany Gang. Grzesiu, ale to nie tak się nie robi, no. A ja. I czekaj. No i dawaj, teraz jedz, stary. Zobacz, jakie dobre, jakie pyszne. Dobra, uwaga. Ej, bardzo fajnie wygląda. Proste. Co, dawaj, co jest? A nic się nie dzieje. No, zaraz. Co, jest za mały wziął? Nie. Ja ogólnie dużo czosnku jem, więc... Okej. Okay. Nic? No, nic. Dawaj jeszcze. Dawaj, stary. Co? Dawaj jakiś normalnego rozmiaru, co nie? Zgradę. O kurde. Castaneiro. A ile kalorii to ma, stary? O Jezu! Połykam jak tabletkę, nie przegryzam. Nie! No przegryzaj! Nic? Robocop. Nic. Czekaj. Co jest? Co się dzieje? Nic?
W sensie, o co chodzi? Czemu się nie odzywasz? Bo coś mnie już odliło w język. Co, ale już? Nic? W sensie, nic zupełnie? LOL! Nie, no, czuję, ale wiecie dlaczego ja jestem odporny? Bo często sobie robiłem mleko z miodem i dużo czosnku, że aż to mleko było bardzo gęste, nie? A czemu to nie wiem. Nie! Ernest robi tak zawsze, jakieś śmieci to do mnie do zimka. Nie wiem czemu to zrobiłem, okej? Okay? Dobra, co losujecie? Ja chyba wracam do niebieskich, bo one są w miarę niezłe. Rysiu? No dobra, ja będę co? Broku! Ale to będzie dziwne. Ja biorę znowu, nie, też biorę niebieski. Zostawiam na ostatnią rundę. Panowie, tak. Najlepsze co mogło być, pianki! O, ale zazdro. No. Zobaczymy czy najlepsze. Ale zazdro. Parówki! Parówki, no. Ej, spoko! Spoko, no. Spoko! No. Niedobre, ale spoko. Zobaczcie na to! Tylko jest jeden problem, bo te brokuły mają łupież straszny. Łupież? W sensie, no. Że są upierzone? Tak. Dobra, zobaczmy jak to smakuje. Ale co? Taki duży kawałek? I to od góry? Co jest? No to pewnie jest niedobre to, nie? To jakby końcówki. Żółte szczególnie. Surowy kalafior z czekoladą. Nie wiedziałem, że będę to kiedykolwiek. Broku! To jest broku. Tak, broku. O to chodziło? Maria. Stary, ja nie sądziłem, że kiedyś będę jadł szaszłyka z pianek. Oh yeah! Nie no, ty będziesz miał przepyszne. Nie wiadomo. Wiadomo, stary. Nie wiadomo. Nie wiedział ty sobie pianki w czekoladzie. Za dużo cukru. Ale cóż. Dobra, biorę szyneczkę. No się szyneczkę, parówkę z szynki. No i... To nie będzie dobre. Wiesz, to Meksykańcy. No tak! Jak to się nazywa, co oni to mają? Właśnie... Marakesy. O, no, marakesy, tak. O to mi chodziło. Ej, powiem wam, o dziwo, zauważyliście, że nieważne co jemy, no. To i tak jest dobre? Tak, w czekoladzie nic nie jest obrzydliwe, no. Się okazało. Myślałem, że to będzie bardzo obrzydliwy odcinek. Chcesz spróbować? I powiedz, jakie jest, masz odczucie, bo wiedziałem, że tam Miłosz już jakoś nie dowierzą. Że nie jest z drugiej niedobre. Strony. No. Czemu? Bo tam gryzłem. Za mało jeść czekolady. To na pewno. Dobra, no. Nie od razu poczułeś szynkę, nie? Kurde. Ej. Nie wierzę, że parówka w czekoladzie stary jest dobra. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Mam pytanko. A z szynki jest, jednak... No. Z szynki dobrze, że jest szynki jednak do stary, czekolady. Stary, zjedz sobie bez czekolady i powiedz, czy jest dobra ta parówka. Nie wiem, jak smakuje. Średnio. No, z czekolady jest lepsza. Czyli dobra. Niż sama. Ja mam pytanko. A zrobimy taką edycję, tylko zamiast czekolady ketchup będzie leciał? Uuu, ostatnie czerwone. Które bierzecie? Dobra, ja to. Czerwona czy żółta? Obydwie już miałem. Co będzie lepsze? Żółto bier. Okej, okay, okej. Okay. Ale jestem uwalony czekoladą już w ogóle. Lody! Lody, jaki fart! Zajebiście! Ale kurde... Co? Drwal! Co? Kanapka drwala w czekoladzie? What the fish? Co masz, Grzesiu? A, Grzesiu... Oliwia? Ostatnia runda. Ja mam loda. Uuu, patrzcie na to. To będzie genialne. To będzie zarąbiste. Dałbyś trochę zlecieć w tej czekoladzie. Oh man. Jak ja ci zazdroszę. Na to. To wygląda jak prawdziwy mus w czekoladzie. Nie, mam zajebiście. Dobra, ale ja osobiście myślę, że oliwki też będą dobre. Ale nie, że one nie są specjalne. Morda, daje się je do... ten, daje się je do martini, więc w czekoladzie też będą dobre. Spleśniałe? O nie. Dobra, nie próbujmy. Czuję, że będą bardzo, bardzo, bardzo dobre. Widzisz? Wymiasz się za drwala? Nie, to nie wiem się, ale bardzo chętnie spróbuję. Oh man! Spoko. Ej, mam po prostu loda w czekoladzie. Spoko, Oliwka. Jest to oczywiste, ale jest... Dobra, czas na króla. Dzibek, release the Kraken, dawaj. Widzisz? Może pochle mu dajmy, co? Release the Kraken! To. Nie no, release the Kraken. Wywali się! Let's go, release the Kraken. Zajebiście. Ej, panowie, wiecie co? Ta kanapka chyba pobija rekordy w tym, ile ma kalorii. Nie, w tym momencie. Ja pierdziele, co jest. Ej, dalej został jeszcze lód? Nie! Stary, ale po co ci lód, jak już nie ma fontanny? Serio? To jest. Bam! Mocna. Dobra, to lecimy. Co to jest? Wet dream! A to jest podwójny drwal jeszcze! Co? Niedobre. Niedobre? Serio? Degryza mu. Bo zimny. Ej dobra, ale jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy jedli drwala w czekoladzie, więc daj mi też się wgryźć tu, gdzie ma czekoladę. Zimny, nie? I przez to. Dobra, zdjąłem sobie to niedobre mięso, niestety jest zimne, dlatego nie da się tego zjeść. Ale teraz, uwaga, zobaczmy czy będzie smaczny. Oby był. Oh man. Ej, Zipek, czy mogę prosić trochę od ciebie czekolady? Zamasz sobie w drwalu loda, stary. Ale fajnie, bo jeszcze ten nóż skapuje z kotletu. Patrz jak umoczyłem loda! Nic tylko tłuszcz. No dobra, jest okej.
jeden teraz, nie? Bez tego mięsa. Jakby był na ciepło, myślę, żeby był pyszny. No. Okazało się, że w czekoladzie dobre jest w sumie wszystko. Zgadzam się. I jest to dla mnie trochę szok, bo myślałem, że naprawdę będzie obrzydliwy ten odcinek. Okazało się, że był bardzo łatwy. Ernest zawsze powtarza, że wszystko w czekoladzie jest dobre. Co? Kiedy tak powiedziałem? Zawsze mówisz. Zawsze mówisz, że mógłbyś zjeść wszystko z czekoladą i zawsze będzie dobre. Nie przypominam sobie... Całą pierwszą halę tak mówiłeś, pierwsze sezon. Tak? Aha, dobra. No to w takim razie podtrzymuję, a wy widzowie subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Widzimy się już jutro. To na tyle. Na razie. We'll be right back.